10 najlepszych filmów 2017. 10. Blade Runner. Oficer policji Los Angeles trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy androidów, który zginął 30 lat temu, w rolach głównych Ryan Gosling i Harrison Ford. Fenomenu tego filmu nie rozumiem, ale doceniam, że zdobył serca ludzi. I tak trafia na listę. What do you want? I want to ask you some questions. 9. Barry Seal, król przemytu. Historia Barry'ego Seala, człowieka, który jednocześnie pracował dla CIA oraz kartelu. Wielka produkcja z Tomem Cruise'em. Idealne zespolenie wartkiej akcji z narracją. Zasłużone miejsce na liście. 8. Gold. Kenny wraz z geologiem Michaelem wyruszają do niezbadanej indonezyjskiej dżungli w poszukiwaniu złota. Choć światowa premiera miała miejsce w 2016 roku, do Polski produkcja trafiła dopiero w marcu tego roku. Matthew McConaughey zawsze grał przystojniaków w romantycznych produkcjach. Tutaj postanowił przytyć, a właściwie roztyć się i zapuścić, oraz zagrać jedną ze swoich najlepszych ról. Yeah, for better or worse, the ride had begun. And what a ride. I never doubted you for a second. 7. Jumanji. Przygoda w dżungli. Czworo przyjaciół odkrywa starą grę, która przenosi ich w świat dżungli. Aby powrócić do rzeczywistości, muszą stawić czoła niebezpiecznym przygodom. W filmie występują m.in. Dwayne Johnson i Jack Black, których absolutnie uwielbiam. I ze względu na nich miejsca na liście. Koma. What? That old game machine must have elected us now. Oh my god! 6. Morderstwo w Orient Expressie. Gdy w luksusowym pociągu zasztyletowany zostaje wpływowy biznesmen, Hercules Poirot podejmuje się wskazania mordercy spośród 13 pasażerów w przedziale. W filmie występuje Johnny Depp jakieś 5 minut. I stąd tak niska pozycja. Cannot trust a one. 5. Dunkierka. Alianccy żołnierzy z Belgii, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Francji zostają otoczeni przez niemiecką armię i ewakuowani podczas najbardziej zaciekłej bitwy II wojny światowej. Wizualne arcydzieło w reżyserii samego Christophera Nolana. 4. John Wick 2. John Wick udaje się do Rzymu na prośbę starego przyjaciela, który chce przejąć kontrolę nad międzynarodową gildią zabójców. To z jednej strony nostalgiczna podróż do epoki kaset wideo, do czasów twardzieli większych niż kino oraz wyższości karate nad sztuką dialogu, z drugiej elegancki i wspaniale zinscenizowany balet przemocy. Krótko mówiąc, prawdziwe męskie kino. 3. Logan. Podium otwiera tracący moc Logan, który staje się mentorem małej dziewczynki, która posiada podobne zdolności. Hugh Jackman w produkcji z jednej strony twardy i bezkompromisowej, z drugiej wzruszającej i fascynującej. Ostatnia część przygód kultowego Wolverina. I hurt myself today to see if I still feel. 2. Śmierć nadejdzie dziś. Tri musi dowiedzieć się, kto jest jej zabójcą, aby przestać przeżywać swoje ostatnie urodziny każdego dnia. Taki dzień świstaka w wersji slasher, a ja zarówno dzień świstaka, jak i slashery bardzo lubię, więc zasłużone miejsce drugie. Zabawne, wciągające, dobrze zrobione i zaskakujące. 1. Atomic Blonde. Tajna agentka MI6 zostaje wysłana w czasie zimnej wojny do Berlina, aby odnaleźć zaginioną listę szpiegów oraz zbadać śmierć jednego z nich. Reżyserski debiut Davida Leitcha z Charlize Theron w roli głównej otrzymuje ode mnie tytuł najlepszego filmu tego roku. Kto nie widział, polecam. Nigdy nie widziałem piękniejszego obrazu w kinie.
Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!